Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Pan jest z nami, a my jesteśmy z naszym Panem. Na tej drodze krzyżowej, na tej drodze Jego męki, która doprowadzi do śmierci. Do śmierci, która daje życie wieczne. Jesteśmy z Panem my i przyjaciele, tych, których spotkał w czasie swego życia, którzy z Nim mieli relację. Chcemy iść razem z nimi, za Jezusem, naszym Panem. Któryś za nas cierpiał rany, nasłuchiwałem, co mówisz i do czego zachęcasz. Od tamtego czasu próbuję narodzić się na nowo. Z boku, ale i z bliska przyglądałem się, jak domagano się Twojej śmierci. Wiem, że masz słowa żywota. Sanhedryn skazał Cię na śmierć. Piłat, wiedząc o Twojej niewinności, uległ presji i skazał Cię na śmierć krzyżową. Mimo to jestem przekonany, że Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Gdy wyprowadzono Cię na ubiczowania i namiestnik ogłosił: oto człowiek, zrozumiałem, że o godność każdego z nas świadczą wartości duchowe, a nie zewnętrzny wygląd. Chociaż Ty wyglądasz strasznie,
to jednak bardziej niż dotąd wierzę, że jesteś zwiastunem dobrej nowiny. Pójdę za tobą dokądkolwiek mi każesz, obojętne, czy to będzie łatwe i przyjemne, czy też trzeba będzie towarzyszyć ci na drodze ku śmierci. Jesteś wodą żywą, a ja chcę się odrodzić. Pozwól, Panie, że na miarę moich sił i możliwości będę głosicielem prawdy o człowieku i o Twoim królestwie. Chcę przekazywać dobrą nowinę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To ja, bogaty młodzieniec. Dzięki Ci za dobre słowa, jakie skierowałeś pod moim adresem, gdy pochwaliłem się przed Tobą, że od najmłodszych lat zachowuję wszystkie przykazania. To było wspaniałe. Niestety nie potrafiłem przyjąć Twojej rady, by sprzedać wszystko, rozdać ubogim i pójść za Tobą. Propozycja i zaproszenie wydały się przerastać moje możliwości. Dzisiaj widzę Cię z krzyżem na ramionach. Powiedziałeś, że nie ma większej miłości, jak życie dać za przyjaciół. I wziąłeś krzyż na świadka Twojej miłości do nas. Powiedziałeś, że na to przyszedłeś na świat, byśmy życie mieli i mieli je obficie. Mistrzu i Panie, chyba zrozumiałem, czym jest powołanie. Każde Twoje zaproszenie jest wielkim wyróżnieniem i przywilejem. Raz jest ono piękne i radosne, kiedy indziej utożsamia się z cierpieniem, krzywdą, chorobą, nawet śmiercią. Bądź uwielbiony, Panie, za wierność swojemu powołaniu. Chciałbym przeżyć swoje lata w dobrobycie, ale postaram się, by Ciebie nie zawieść, nawet gdyby to było kosztowne i bolesne. Obiecuję szanować moje powołanie, być chrześcijaninem, zachować w sobie godność dziecka Bożego, nie przynosić wstydu moim braciom w wierze, zasługiwać na szacunek innych ludzi. Jakże cenne musi być powołanie, skoro warto za nie życiem płacić. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ukrzyżuj go. Tyle poważonych osobistości mówiło, że jesteś winny, że działasz na niekorzyść narodu, że bluźnisz, że uzdrawiasz w szabat, że powinieneś umrzeć. Wydawało mi się, że działam w dobrej sprawie. Minął jakiś czas. Zrobiło się spokojnie. Ludzie się rozeszli. Idę za Tobą. Przyglądam się, jak dźwigasz krzyż. Dałeś mi sporo czasu do namysłu. I nagle
Przypominam sobie, co usłyszałem od Ciebie, co widziałem. To muszą być ważne sprawy, skoro życie swoje zaniedbujesz. Współczuję Ci, widząc, jak upadasz pod ciężarem krzyża. Jestem wdzięczny za ten upadek. Oznacza to, że rozumiesz moje słabości, że wybaczasz mi niesprawiedliwe okrzyki pod Twoim adresem. Dzięki Ci, Panie, żeś powstał. Idziesz dalej i uczysz mnie, że i ja mogę zerwać z tym, co było głupie i nieprzemyślane. Nie musi trwać zawieszenie pustym słowom Twoich przeciwników, zachłyśnięcie się chwilą, kiedy wydawało mi się, że jestem ważny. Obiecuję, że od dzisiaj będę ostrożniejszy w wydawaniu lekkomyślnych osądów, w posądzaniu, oskarżaniu, domaganiu się sprawiedliwości natychmiast i bez względu na rację. Kolejny raz obiecuję zerwać z moimi słabościami, nałogami, niechęciami i uprzedzeniami, z lenistwem w pracy i modlitwie, także w odpoczynku, z lekceważeniem Twoich przykazań, nawet w drobnych sprawach. Twoja matka. Jezu, Synu Maryi,
za lata przeżyte w rodzinie, za posłuszeństwo rodzicom, za wierność woli Ojca Niebieskiego, za Twoją Matkę. Chcę i zrobię wszystko, by być radością i dumą moich rodziców, tych, co żyją i tych, co już odeszli z tego świata. Przepraszam ich za wszelkie słabości, niedoskonałości, za małość w wierze, za niedoskonałą miłość wobec nich, za brak wdzięczności. Szkoda, że nikt nie usłyszał Twojej rozmowy z Matką. Przypuszczam, że dziękowałeś jej za obecność w drodze krzyżowej. Postaram się pamiętać o moich rodzicach, troszczyć się o nich, odwiedzać, gdy są daleko, pokazywać serdeczność, gdy są obok, modlić się często i chwalić się nimi, być dla nich radością, dumą i pomocą. Uczynię wszystko, co Twoja Matka mi każe. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Pomoc Szymona z Cyreny. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon z Cyreny. Jestem zwyczajnym człowiekiem, rolnikiem. Może dlatego niektórzy sądzą, że mnie zmuszono, bym dźwigał Twój krzyż. Tak też mogło być. Panie, nie jestem Twoim uczniem, ale w moim domu mówiło się o Tobie. Niektórzy z rodziny raz i drugi słuchali Twoich nauk. Ktoś nawet był świadkiem cudu. Dzisiaj przychodziłem tutaj i zobaczyłem Ciebie, jak padasz pod ciężarem krzyża. Przypomniały mi się Twoje słowa przekazane mi przez szwagierkę. Oto one. Wtedy odezwał się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Pomyślałem, że to mój czas, że te słowa są skierowane do mnie, że nie mogę przegapić tej okazji. Wciąż niewiele wiem o Tobie. Skoro jednak widzę wielką niesprawiedliwość wobec Ciebie, czuję się zaszczycony tym, że mogę Ci pomóc. Nie czekam na jakieś wynagrodzenie, ale cieszę się tym przywilejem, że mogę być Ci pomocny. I takim chcę nadal pozostać. Twoim niewidocznym pomocnikiem w dobrej sprawie. Któryś za nas cierpiał prawdę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Spotkanie z Weroniką. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. To ja, Weronika. Jedna z tych kobiet, które od czasu do czasu szły za Tobą. Czasem z ciekawości, czasem z potrzeby serca. Widziałam Cię na górze błogosławieństw. Wyglądałeś jak prorok na obrazku. Widziałam Cię wypędzającego przed uczniów ze świątyni. Byłeś jak wódz.
Widziałam cię w bramie przywracającego młodzieńca do życia. Bardzo współczułeś osieroconej wdowie. Dziś nie mogę rozpoznać twojej twarzy. Zechciej przyjąć ode mnie tę chustę, by otrzeć pot i krew. W mojej rodzinie też kogoś skrzywdzono. Ktoś niesprawiedliwie znalazł się w więzieniu. Do dziś choruje się siostrzenica i nic nie może mu zrobić. Dzięki ci, Jezu, żeś natchnął mnie, bym wyszła dziś na twoją drogę krzyżową. Jest to dla mnie wielka łaska, że mogę przekazać ci moją wiarę i miłość. Na zawsze będziesz moim nauczycielem. Dzięki za wszystkie dobre słowa. Współczuję twojej ukochanej matce. Jeśli będzie potrzeba, wesprze mnie. O Jezu najdroższy, na chuście pozostawiłeś odbicie swojej twarzy. I skąd ten przecudny dar? Nie zasłużyłam na takie wyróżnienie. Dzięki ci, Panie. Postaram się, by twoje oblicze na zawsze pozostało w moim sercu, a świętą relikwię będę pokazywać innym twoim uczniom. Niech oni też przechowują twój obraz w swoich sercach. Pozwoliłeś nawet, bym szedł do ciebie po wodzie. Wziąłeś mnie na górę przemienienia. Wiedziałem, że jesteś Synem Bożym. Pokochałem twoją naukę. Byłem zdecydowany pomagać ci we wszystkim, by się zbliżyło zapowiadane królestwo. Nie mogłem jednak się zgodzić na twoją śmierć. I gdy cię pojmano, skazano,
Uciekłem i wyparłem się do znajomości z Tobą. Chciałem żyć. Pierwszy wyznałem wiarę w Ciebie. I tak się złożyło, że pierwszy zgłaźniłem się zdradą i strachem. Aż się boję prosić o przywrócenie mi Twojej przyjaźni. Spodliłem się, ale wybacz i pozwól, bym szedł za Tobą jak dawniej, dokądkolwiek każesz. Dzisiaj pozwól mi iść tą samą drogą, przystanąć na poboczu i razem z Tobą oddać moje życie w ręce Twojego Ojca i mojego Boga. Przebacz, Panie, i nie pamiętaj mojego upodlenia. Ty wiesz, Panie, że Cię miłuję. Któryś z nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Jezus i niewiasty płaczące na nim. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Dzisiaj przybiegłyśmy, by wykrzyczeć, że jesteś sprawiedliwy, by lżej Ci było pod krzyżem. A Ty, Panie, odwracasz naszą uwagę od siebie i każesz modlić się za naszych krewnych, przyjaciół i braci, za tych, którzy Cię skrzywdzili, za wszystkich nieszczęśliwych z jakiegoś powodu. Będziemy starać się, by nasi krewni i znajomi byli Twoimi przyjaciółmi. Nie zawiedziesz się na nas. Nasze domy będą Twoimi domami. Już dzisiaj zapraszamy Ciebie z Twoją matką i uczniami do naszych domów i serc. Przybywaj, Panie. Pozwól nam, byśmy Ci współczuli. Przyjmij naszą miłość, zaufanie i wiarę, że tylko Ty możesz obdarować nas szczęściem, co nie przemija. Wśród nas, bolejących, jest Twoja matka. Nie zapominaj, Panie, o nas. Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 9. 3. upadek. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jest z nami także jawna grzesznica, którą zaprosiłeś do naprawy życia, i Samarytanka, w której wzbudziłeś pragnienie wody żywej. Faryzeusz Szymon, co Cię zaprosił do domu, ale potraktował lekceważąco, i celnik Lewi, naprawiający krzywdy w czwórnasób. Magdalena, co raz pokochawszy, łzami namaszczała Twoją drogę krzyżową.
Wreszcie ci, co jedli rozmnożone chleby, a stracili wiarę w Ciebie. Także ci, co przed Piłatem domagali się Twojej śmierci, to my, uczniowie z Emaus, którzy czekaliśmy na wiele pięknych rzeczy, ale nie zgadzaliśmy się na śmierć Twoją. Wreszcie wszyscy inni, którzy Ciebie znali lub nie, ale potrzebują Twego miłosierdzia i powinni stać się dziećmi Ojca Niebieskiego. Także faryzeusz Szabon, powalony Twoją łaską, pyta: Kto jesteś, Panie, i co mam czynić, by zasłużyć na życie wieczne? Wszyscy zgrzeszyliśmy, a Ty, Panie, dźwigasz krzyż, upadasz pod ciężarem naszych nieprawości i podnosisz się, byśmy z Tobą powstali. Przebacz nam ciasnotę w widzeniu losu ludzkiego, bez opierania się o Twoje słowo. To my, uczeni i prości, świeccy i duchowni, bogaci i biedni, starzy i młodzi, którzy mamy gotowe projekty dla Ciebie. Ciągle oddzielamy Cię z boskich szat i usiłujemy nałożyć nasze mundurki w myśleniu i postępowaniu. Podejrzewamy, że Twoi uczniowie są niewspółcześni, że Twoja droga, dobra nowina, przestała być pożyteczną i drogowskazem. Panie, z szat obnażony i na pośmiewisko współczesnego świata wystawiony, jesteśmy tutaj, by powiedzieć, że wierzymy Tobie i żyć chcemy według Twoich nauk i przykładów. Wspomagaj nas, kiedy będziemy starali się wyzbyć obłudy, osądzenia braci według tego, jak wyglądają, w co są ubrani, do jakiej partii przynależą, czy zgadzają się z naszymi poglądami. Wspólnie chcemy biec do Ciebie, uwielbiać Ciebie i cieszyć się nadzieją nieba. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Jezus do krzyża przybity.
Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przepraszamy Cię, że wciąż targujemy się o różne dobra, oskarżamy się nawzajem, przepełnieni pretensjami i żądaniami, bardzo oporni w przebaczaniu. Wciąż przybijamy Cię do krzyża. Przebacz, przybądź i zamieszkaj. Dzięki Ci, Jezu, za Kościół. Należymy do Niego i cieszymy się, ale równocześnie oskarżamy Go o różne rzeczy. Wsłuchujemy się w opowieści prawdziwe i kłamliwe o grzechach naszych braci i niewiele robimy, by być żywą cząstką Kościoła, wraz z Nim przypowiadać dobrą nowinę i ukazywać światu, że być człowiekiem wierzącym znaczy być dobrym i szczęśliwym. Przepraszamy Cię, Panie, że wciąż przybijamy do krzyża, godząc się na zło w sobie, nie powiększając świętości Kościoła. Dzięki Twojej łaskawości jestem Polakiem, mieszkam w pięknym miejscu. Wspieraj moje pragnienia, zamiary i czyny, by uczynić tę krainę Twoim domem, gdzie wszystkim będzie dobrze, gdzie będzie panować zrozumienie, wsparcie i dążenie do domu Ojca, gdzie Twój krzyż będzie znakiem miłości i nadziei, gdzie ja będę wyjmować gwoździe z Twoich przybitych rąk i nóg, gdzie stanę się kielichem gromadzącym Twoje łaski, spływające z przybitego boku. Bądź uwielbiony, Panie, w każdym z nas wierzącym. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Śmierć Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Wierzyłem, że prawdziwie jesteś Synem Bożym. To ja, urzędnik z Kafarnaum. Słyszałem o Twojej mądrości i mocy. Więc kiedy zachorowało moje dziecko, poprosiłem Cię o pomoc. Bo wierzyłem głęboko, że możesz uczynić wszystko. Chciałem Cię ugościć w moim domu, ale czułem się niegodny, byś wszedł pod mój dach. Dzisiaj, widząc Cię umierającego na krzyżu, powtarzam z wiarą i miłością. Powiedz tylko słowo, a zbawiona będzie moja dusza. Jestem poganinem i nie jest dana mi jeszcze łaska poznania Ciebie i Twojego Ojca. Ale należę do Ciebie i proszę o łaskę zbawienia wypływającą z Twojego krzyża. To ja, Twój apostoł Tomasz, niewierny. Przez lata towarzyszyłem Ci, słuchałem Ciebie i patrzyłem na cuda. A jednak zabrakło mi wiary w Twoje słowo, że ziarno mi się obmrużeć
by przynieść owoc. I kiedy umierałeś na krzyżu, zamarła moja wiara. Przebacz mi, Mistrzu i Panie, tę niewiarę, zuchwałość i ból zadany Tobie, uzależnienie wiary od Ciebie, w Ciebie od możliwości sprawdzenia, że to Ty jesteś. Wybacz mi, że chciałem wkładać rękę do ran Twoich. Dzięki Ci, Panie, za krzyż i śmierć Twoją za mnie. Tylko Ty jesteś moim Panem i Bogiem.
Stacja 14. Ciało Jezusa złożone do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Swego przyjaciela, ale ja wciąż wierzę, że zmartwychwstanie, bo rzekłeś, kto wierzy we mnie, żyć będzie, a ja go wskrzeszę w dniu zmartwychwstania. Dzięki Ci, Panie, za wskrzeszenie Łazarza i za niezachwianą wiarę Marty. Tak trudno wierzyć, gdy ciało zmarłego składamy do grobu. Zostaliśmy stworzeni do nieba, ale zameldowano nas na ziemi. Dobrze nam tutaj, mimo różnych trosk i kłopotów. Wierni poleceniu, by mądrze gospodarować na ziemi, czynimy wszystko, by każdemu żyć się chciało. Chcemy żyć jak najdłużej w przekonaniu, że to zgodne z wolą Ojca. Dzięki za naukę, jak żyć mamy, by będąc szczęśliwymi tutaj, pragnąć szczęśliwości wiecznej i zdecydowanie zmierzać do domu Ojca. Niektórzy sądzili, że grób zamknie Twoją historię, a Ty umarłeś, byśmy życie mieli i mieli je w pełni, że wracasz do Ojca, by mieszkania przygotować swoim przyjaciołom. Dzięki za tę wspaniałą obietnicę. Umarłeś, Panie, jak obumiera ziarno, by przynieść owoc stokrotny. I my będziemy obumierać, by bogaci dobre czyny zawitać w domu Ojca. Tam będziemy przebywać z przyjaciółmi Twoimi i naszymi, w mieszkaniach przed wiekami przygotowanych nam przez Ciebie. Bądź uwielbiony, Panie, przez śmierć swoją i święte zmartwychwstanie. Któryś za nas cierpiał, Panie Jezu. Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.